Ta powieść zaskoczyła mnie swoją brutalnością. Yy, nie chodzi mi tylko o brutalność biedy, bo sama bieda jest brutalna, ale jest tu bardzo dużo przemocy, yy, bardzo dużo bujek, ale takich bujek odkoloryzowanych. To nie są takie bujki romantyczne, tylko yy, no, tłuką się yy, ci ludzie, właściwie no, można powiedzieć, o to, żeby przeżyć. Bite są bardzo też kobiety. Dużo jest ofiar wśród kobiet w tej, w tej powieści. Czy myśli pan, że to jest przerysowane? Czy, czy, czy tak to wyglądało w tym międzywojniu? Bo to się dzieje w latach 30.? Mhm. Ciężko powiedzieć, to jest na pewno mm, kreacja Chłaski, nie miał prawa pamiętać dwudziestolecia, a już na pewno nie miał prawa pamiętać takiego brutalnego dwudziestolecia. Natomiast kiedy się czyta powieści Zbigniewa Uniołowskiego, kiedy się czyta 20 lat życia, y, y, które, których akcja jest umieszczona na, na Powiślu międzywojennym, no to tam takie epizody y, społeczne się trafiają. I być może, yy, być może społeczeństwo lub ten proletariat dwudziestolecia rozgoryczony tym dysonansem pomiędzy tymi jasnymi domami Żoli Boża, czy nawet śródmieścia, a, a tym zapadłym Marymontem czy powiślem. Mhm. Być może to rozgoryczenie i alkohol, bezrobocie, głód to wszystko miało wpływ. No to są czynniki, jednak do dzisiaj, do dzisiaj. Yy, Pływające w pewien sposób na kreujące agresję, szczególnie w ognisku domowym. Z, zadziwiające jest dla, dla nas dzisiaj, jak powstawała taka powieść w tamtych czasach, bo odbywało się coś na, na wzór kolegium nad, nad książką w tymże środowisku literackim. Widać, że w tym związku literatów młody pisarz daje coś pod ocenę swoich starszych kolegów, uznanych pisarzy, i oni to jakby nie, poprawiali, akceptowali. Jak to wyglądało wtedy? Z tego co wiem, to na pewno opowiadania, które później weszły do pierwszego kroku w chmurach, prawdopodobnie też fragmenty łasko wysyłał m.in. Wilhelmowi Machowi i mm -hmm. na pewno Jerzemu Andrzejewskiemu. Natomiast. Problem jest zasadniczy, że nie znamy listów y, zwrotnych, listów pisarzy do chłaski. Mamy listy chłaski do, do tych wszystkich pisarzy, natomiast nie mamy listów zwrotnych, więc nie znamy ocen. Jedyne co mamy to recenzje wydawnicze, ale. No tutaj była recenzja Neverlego, prawda? I tej, hmm. Tego pierwszego szkicu wilka. To znaczy, recenzja była króciutka egzemplarza sonaty Meremonckiej. Aha. Natomiast na maszynopisie Wilka były drobne uwagi, naniesione na marginesy. Tylko takie uwagi. Dosłownie jedno, jednowyrazowe. I jakie one były? Na przykład żeromski w kilku miejscach na marginesie w końcowej fazie powieści, już, już po strajku, w tej takiej najbardziej społecznikowskiej, mm -hmm. pojawiły się właśnie takie uwagi Neverlego. Żeromski, tudzież literatura. Y, tudzież to jest kiepskie. Także Ostro. były to też o, oceny. Czy pan, jako doktorant z Gdańska, y, pod wpływem tej powieści zwiedził, szukał tych. Y, Uroków to bym nie powiedziała, ale klimatów, które są warszawskich zawarte w tej powieści chodził Pan śladami tego łaskowskiego Marymontu tutaj próbowałem, teraz. Próbowałem, Natomiast nie ma już tego Marymontu w zasadzie. Y, starałem się odnaleźć po prostu nie same budynki, ale ulice. Y I z tego, co się zorientowałem, to nawet nie ma już Blaszanki, czyli, czyli tej fabryki, w której w zasadzie półmarmontu powieściowego pracowało. Nie ma już po prostu tego budynku, z tego, co wiem.